Wczoraj mężczyzna został tutaj doprowadzony do prokuratury, usłyszał zarzuty, które wcześniej prokurator mu przedstawił. Podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, odmówił składania wyjaśnień, oświadczył, że nie pamięta tego, co się stało. Mężczyzna został dopuszczony do czynności, ponieważ takie stanowisko wyrazili biegli, którzy go badali, biegli psychiatrzy. Teraz czekamy na kolejne badanie psychologiczne i potem sporządzenie pisemnej opinii w zakresie stanu zdrowia psychicznego podejrzanego w chwili popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Podejrzany się nie przyznał do winy, ale zebrane materiały raczej wskazują na jego winę? No, uprawdopodabnia przede wszystkim w sposób dostateczny jego sprawstwo. Co do kwestii winy, to będą oceniali właśnie biegli psychiatrzy. My zebraliśmy liczne ślady i dowody na miejscu tego zdarzenia. Musimy to procesowo opisać, przeprowadzić dodatkowe ewentualne badania, które wymuszane są procedurą karną, ale teraz tym takim głównym elementem to jest oczekiwanie na dostarczenie pisemnej opinii o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego w chwili czynu.